Rozmowa niezależna jest jak sobala. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani redaktor Magdalena Piejko, reprezentująca bliskie memu sercu barwy klubowe Gazety Polskiej Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Żebym czegoś nie poplątał. 9 grudnia we wtorek o godzinie 19 w kinie Wisła przy placu Wilsona na Żoliborzu tak jest. Odbędzie się premiera filmu pod tytułem Tam, gdzie da się żyć. I to jest, niech policzę, żebym się nie pomylił, twój pierwszy film to jest. Tak, nie pomyliłeś się. Nie pomyliłeś się, to jest pierwszy film. Zapraszamy serdecznie w przyszły wtorek wszystkich. Wstęp jest wolny do kina Wisła. Mamy dla Państwa przygotowanych aż 500 miejsc. Ludzie wyjeżdżają, to nie jest takie ich widzimisię, bo ja chcę mieć kasę i... Tylko już mają dosyć, już są zmęczeni, bo chcieliby tak normalnie, żeby im starczało po prostu na chleb. Rząd robi tak, żeby nas powypychać, ale tak naprawdę na jaką pozycję on nas wypchnie, to zależy tylko od nas samych. Kiedy oni sobie przyznają premię po 300 tysięcy złotych od tak, a inni ludzie nie mają nic, no to ciężko, żeby było lepiej. Ludzie, no, rządzą nami idioci, kurwa. O panu mam jeden temat, taki dylemat, neodoschemat. Czy pozwolenie nie mam słów na to, co dzieje się wokoło? Zamknięte koło, jak z niego uciec, by nie dzwonić się tu znów. Co to jest za film? Tam, gdzie da się żyć, to znaczy gdzie? Tam, gdzie da się żyć, może niech to pozostanie zagadką troszeczkę, żeby zachęcić Państwa, żeby przyjść na film i dowiedzieć się, gdzie da się żyć i czy rzeczywiście tutaj nie da się żyć. Przyjechałem 6 lat temu na 3 miesiące. Miałem tutaj przyjechać właśnie na pół roku, rok. Siedzę już 9 lat. Gdzie jest Helka? Nie ma. Nagle zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. No ale jak wracać to do czego, prawda? Jeżeli ja tutaj sobie siedzę, mieszkam, pracuję swoje 40 godzin w tygodniu i żyję na naprawdę przyzwoitym poziomie, a jak nie, to rząd mi pomoże, a nie tylko będzie patrzył, jak mnie trafić. To jest najnowszy tygodnik Gazeta Polska. W tym najnowszym tygodniku Gazeta Polska mogą Państwo przeczytać fantastyczny wywiad z doradcą, byłym doradcą Putina, Andrzejem Iłarionowym, ale przede wszystkim mogą Państwo przeczytać recenzję z tego filmu, o którym rozmawiamy, Tam, gdzie da się żyć, którą napisał sam pan Piotr Lisiewicz. To jest twój pierwszy film, który nakręciłaś o emigracji, tej najnowszej emigracji. Ponad 3 miliony młodych Polaków wyjechało. Ja wiem, że to było tak, że w ubiegłym roku jakiś młody człowiek, taką legendę ja słyszałem, nie wiem, czy to prawda jest, że w ubiegłym roku jakiś młody człowiek się zaczepił tam na Wyspach i coś tam zaczęliście rozmawiać i tak się zrodził pomysł na ten film, tak, rzeczywiście? Tak, człowiek. Rzeczywiście, podszedł do nas i ponieważ jeździłam po Wyspach z moimi przyjaciółmi, którzy zajmują się rękodziełem, sprzedają takie ozdoby irlandzkie. Także większość ozdób irlandzkich jest produkowana w jednym z garaży we Wrocławiu. Więc ja robiłam tam jako tłumacz i rozmawiałam z tymi z hurtownikami i ze sklepikarzami. Jeździliśmy dookoła Irlandii i właśnie w jednej z tych miejscowości podszedł do nas taki lekko bezczelny Brytyjczyk i zapytał się, jak to, co to z wami jest, Polacy, czy wy nie macie własnego państwa? Czy nie wiem, już wszyscy tutaj się przenieśliście, przecież tutaj... Znaczy sugerował, że wszyscy z Polski wyjechali i wszyscy Polacy tak, są tak, już są coś tam. Z tym państwem jest nie tak. Ale no co, i wtedy jak u pomysłowego Dobromira tam ci ta piłeczka poskakała, że można by zrobić film na ten temat? Nie, wtedy się zdenerwowaliśmy troszeczkę, że co to ma znaczyć. Później przyszła taka gorzka refleksja, no bo rzeczywiście to pytanie już od dawna nie tylko w związku z emigracją chodzi wszystkim po głowie, że państwo nasze istnieje jedynie teoretycznie, jak już klasycy tutaj mawiali. I że coś jest rzeczywiście nie tak. No i tak rozmawialiśmy, spotykając co chwilę tych naszych rodaków w różnych miejscach, właściwie w każdym zakątku. No i rzeczywiście podczas tych rozmów widać było, że oni bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli pewne rzeczy. Żebyśmy przekazali jakby w ich imieniu coś, co im ciąży jakoś na wątrobie, na sercu, nie wiem, że chcą nam powiedzieć, że właśnie większość z nich, oczywiście nie wszyscy, też nie wszyscy nasi bohaterowie wyjechali, bo musieli, ale większość rzeczywiście wyjeżdża nie dlatego, że chce, tylko wyjeżdża dlatego, że musi. Tomek. Maszku. Kajeliś. Dlaczego tak jest? Bo nasze państwo o nas nie dba i twierdzi, że jesteśmy wygnańcami, wyjeżdżamy stąd, bo chcemy, a wyjeżdżamy, bo musimy.
nie mają jakichś kokosów, ale żyją normalnie, mogą zaplanować sobie rodzinę, że tę rodzinę jakoś tam utrzymać. Ale ogólnie jest coś takiego tutaj, że wiesz, że Polacy tu przyjechali po normalność. Jest pewnego rodzaju stereotyp, jeżeli chodzi o myślenie, szczególnie dotyczące tej emigracji najnowszej. Czy ten film idzie w poprzek tych stereotypów? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. To, co dla nas też było zaskoczeniem podczas kręcenia tego filmu, to rzeczywiście co jak wiele nieprawdziwych i utartych stereotypów jakby utarło się w tej naszej publicznej debacie tutaj w Polsce. Między innymi taki no najświeższy takie określenie, którym się określa tych ludzi, którzy wyjeżdżają jako łowców benefitów, tak? Czyli tak, że jadą potem, tam po to, że te zasiłki i tak dalej. Tak. Potem jak opublikowano te dane, że właśnie Polki, że ten tam baby boom w Wielkiej dzieci. Brytanii jest spowodowany głównie właśnie przez Polaków i to Polki bardzo chętnie rodzą dzieci, to oczywiście nasi dziennikarze skorzy do tłumaczenia od razu tej sytuacji, tak żeby przypadkiem nie krytykować status quo pewnego, wymyślili takie właśnie sprytne określenie, że to właśnie są ci łowcy benefitów. Czyli, że pani redaktor, a pani redaktor w tym filmie dotarła do, właściwie to jest cały przekrój tej emigracji. To wszystkich grup, nie wiem, jakie nazwiemy, społecznych, niespołecznych i tak dalej, bo tam od ludzi z bardzo wysokim wykształceniem, którzy wyjechali z powodów, które są przedstawione w tym filmie, do takich, którzy tutaj wykonywali byle jakie prace i tam też wykonują byle jakie prace, ale jednak wolą je wykonywać tam z jakiegoś powodu. Odpowiedź w filmie Tam, gdzie da się żyć. Takich filmów już się nie robi. Nie robi się przekrojowych filmów i bardzo trudno jest ogólnie trudno jest na początku, ponieważ akurat w tym przypadku, co też zauważył właśnie Piotr Ciewicz w tej recenzji, w tym przypadku okazało się, że wszystkie jakby grupy społeczne, które z którymi rozmawialiśmy i ci robotnicy i mówią dokładnie to samo. Dokładnie to samo im leży na sercu i to bardzo łatwo było po prostu wyciągnąć ten zbiór wspólny. Że ogrom materiału, bo robiliście to prawie 2 lata, że montaż Kuba Pietrzak, zbieżność nazwiska z Janem Pietrzakiem nieprzypadkowa, padło nazwisko Lisiewicz. A kim był Lisiewicz, który napisał taką recenzję? Proszę Państwa, jeśli w recenzji z filmu Magdy Piotr Lisiewicz, pan redaktor Piotr Lisiewicz, pisze, że łzy w oczach i tak dalej, to znaczy, że ten film go wzruszył. Tak mówił, że wzruszył. I rzeczywiście każdego, na razie widziało je zaledwie kilka osób. A co robił przy tym filmie Lisiewicz? Lisiewicz był tutaj opiekunem merytorycznym i on na przykład między innymi zainspirował do tego, żeby poszukać w tym hip-hopie właśnie polskim na Wyspach. Jest taki ogromny nurt polskiego hip-hopu wyspiarskiego. Fantastyczne zjawisko, zupełnie unikatowe i tak dalej. Ty dotarłaś do kilka jest unikatowych zjawisk. Z kadry w Brighton, tak? W Brighton, tak. W Brighton tam Piotr Szlachtowicz z Nowego Polskiego Show, z takiego radia emigracyjnego, organizuje festiwal polskiego hip-hopu w Brighton. Kilka fenomenów udało nam się podglądnąć, między innymi taki fenomen Młodego Polskiego Kościoła, który właściwie prowadzi co się okazuje, dzięki któremu odradza się tam ten kościół. Że ci ludzie pokazują, jak wygląda prawdziwy patriotyzm. Taki... Patriotyzm też, ale tak. Patriotyzm to jeszcze jest osobny jakby temat, aczkolwiek też się oczywiście wiąże. Ale jeżeli chodzi o ten fenomen polskiego kościoła, no to na przykład w Waterford, o czym też mówi jedna z naszych bohaterek, od 2 lat ulicami Waterford idzie procesja Bożego Ciała właśnie dzięki Polakom, którzy przy parafii razem z polskim księdzem ją organizują, co jest rzeczywiście wzruszające, szczególnie dla tych starszych Irlandczyków, którzy pamiętają to z jakby swojego dzieciństwa. I co się okazuje, że ci Irlandczycy też mają taką potrzebę, wychodzą razem z nimi w tej procesji Bożego Ciała, czy na przykład Wielkanoc. W tych historiach tych naszych emigrantów odbija się tak naprawdę ta historia najnowsza Polski. Mieliśmy taki sam problem, dlaczego jakby naturalne, dlaczego oni mają się o tym wypowiadać, o współczesnej Polsce. Przecież jakbyśmy to powiedzieli, zwiali stąd, prawda?
I w miarę jak zaczęliśmy z nimi rozmawiać, zaczęliśmy widzieć to w innych. Jest takie poczucie w niektórych grupach pokoleniowych, że tamci, którzy wyjechali, to oni zdradzili, bo oni wyjechali z tej Polski i w związku z tym są no, tak trochę inaczej traktowani. A my tutaj się musimy męczyć i tak dalej, i tak dalej. Tak. Mało tego, oni są też dla tej starszej emigracji. Widzę, że jest też problem porozumienia między różnymi falami emigracji tam już na wyspach. Ci na przykład starsi, to mi opowiadał akurat ksiądz Orzechowski, który jeździ tam do Londynu, wielokrotnie taki kultowy duszpasterz z Wrocławia, który jeździ do Londynu na rekolekcje, prowadzi rekolekcje dla małżeństw. I on rzeczywiście nie umie tego ugryźć, ponieważ przepaść między tą starszą emigracją a tymi młodymi jest ogromna. Ci starsi, tak Orzech mi opowiadał, ci starsi opowiadają, twierdzą, że ci młodzi to są komuniści. Że oni to była ta polityczna, tak. oni byli właśnie tak, antykomunistami. Ci polityczni, a ci zarobkowi już taka konsumpcja tylko i wyłącznie. A tu okazuje się, że... A co cię zaskoczyło, jak robiłaś ten film? Najbardziej mnie zaskoczyło to, jak... to chyba jak ogromnie oni tęsknią za Polską. To, że my jednak tam studiując, szczególnie jakieś humanistyczne kierunki, mamy troszeczkę taką tak gdzieś tam z tyłu głowy, chociaż wiemy, że to nieprawda, ale mamy gdzieś tam takie hasła, że to świat jest taką teraz jedną wielką wioską, tak? I że w ogóle wybieramy sobie, gdzie będziemy mieszkać. Tak. Że gdzie będziemy mieszkać i to w ogóle jakoś nie wpływa, a tutaj okazuje się, że... Nie, proszę pani, jeżeli ten facet na tym filmie mówi o tym, że moje dzieci nie mają Wigilii, nie jestem w stanie tego opowiadać, bez łez. Jeszcze właśnie, co ciekawe, że dają świadectwo tym Irlandczykom. Dają świadectwo rzeczywiście, kim są. No przecież to nie jest coś zwykłego, jak idzie na przykład procesja, droga krzyżowa, jak tutaj Wielkanoc idzie droga krzyżowa przez wszystkie hipermarkety, gdzie tam ci ludzie to jeszcze to się biją o te wejście, jak są promocje czy coś, to tam przecież się nawzajem tratują. A tu nagle idzie przebrany, ktoś przebrany za Chrystusa i nagle okazuje się, że wszyscy są zainteresowani tym, co oni mają do zaproponowania. I kto ci pomógł przy nakręceniu tego filmu? Kto robił zdjęcia? Kto zrobił muzykę? Zdjęcia robił Robert Kraus. Wrocław? To jest taki tak, ekipa, głównie oprócz może Kuby Pietrzaka, rzeczywiście to są twórcy związani z Wrocławiem, mieszkający we Wrocławiu, to jest Robert Kraus, który jest fotografem na co dzień, to jest też jego pierwszy film. Muzykę stworzyła genialna kompozytorka Konstancja Kochaniec, to już jest znane nazwisko w branży. I oprócz tego, że oprócz muzyki Konstancji mamy też właśnie muzykę tworzoną przez raperów z Brighton. Tam, gdzie da się żyć, film Magdy Piejko, premiera 9 grudnia w kinie Wisła o godzinie 19:00. Zapraszamy wszystkich, wstęp wolny. A ten film będzie dołączony do bożonarodzeniowego wydania tygodnika. Tak jest, tygodnika Polska. Bardzo uprzejmie dziękuję pani za spotkanie, dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za ten film. I zapraszamy serdecznie we wtorek. Film wyjątkowy i bardzo z całego serca państwu go polecamy. Nie było do tej pory, czego Magda nie powie, bo jest osobą skromną, nie było do tej pory takiego prawdziwego dokumentu o tej emigracji najnowszej. Z tego, co słyszałem od ludzi, do których mam zaufanie, to jest bardzo ważny dokument, pokazujący prawdę o tej emigracji, ale też pokazujący prawdę o Polsce, w której my żyjemy. I to jest coś niezwykłego, co ci się udało zrobić. Za jednym zamachem. Debiut. Chciałam też jeszcze zaznaczyć, że ten film nie powstałby, gdyby nie pomoc i gdyby nie opieka takiego dobrego ducha nad tym filmem, czyli opieka Doroty Kani, która chyba pierwsza tak naprawdę uwierzyła w ten projekt i pilnowała do końca, łącznie z kieszonkowym do Londynu, jak jechałam tam do kręcić. Tylko że matka jest tylko jedna. Tak, także tutaj chciałam dodać, chociaż ona tego pewnie nie chce, żeby tutaj padało jej nazwisko, ale to musi być powiedziane. Bardzo dziękuję. Polecamy bardzo państwu film Tam, gdzie da się żyć. Dzięki.